Cześć, witam was bardzo serdecznie, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy Wolfenstein. Dzisiaj lecimy już na misję, bardzo fajna. O, tu są, ja tu nie byłem wcześniej, naprawdę. Na misję, czekajcie. Jak ta misja się zwie, farma, coś takiego. Ale ugrywamy. Tak, i mamy oczywiście uratować miasteczko Eisenstadt od nazistów, zobaczyć co oni knują i po prostu ich zaciukać wszystkich, tak jak ciebie, lamusie. Znowu się udławił, kurde, żygami. Kto tutaj jest? Kurde, amunicję bierzemy oczywiście. Nie wiedziałem, że tu coś wcześniej jest. Naprawdę. Dobra. Gdzie kto jest? Na górze są. Jest czy są? Nie wiem. Ale chyba raczej to drugie, czyli jest. Albo pierwsze, nie wiem, kurde. Spelu. No ej no, dobra. Fucking shit. Gówniarze. Macie w mordę jak nic. Dobra, dobra, lecimy. Sorry za tego faila, muszę znowu od początku. Ja trochę dłuższy odcinek dzisiaj zrobię. Frajerze jesteś. Tamci mnie zabili na górze, ne? DJ, nie wkurzaj mnie. Dobra, tu nic nie ma, oprócz amunicji. To oczywiście bierzemy na początku. No i lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy musi być. Frajerze, ty mnie wcześniej zabiłeś. Kto? Skąd? Skąd? Tu jest, i tu jest. Dobra, nareszcie wyszła nam ta misja. To coś, ale tam nic nie ma, więc... od razu lecimy tam, gdzie nasz główny cel jest. Czekajcie, którędy to się wychodziło. Tędy lecimy chyba... A gdzie jest główny cel? No tutaj chyba, to nie? Dokładnie. Nie, tu stąd... stąd wchodziliśmy i tutaj, okej. Więc to jest nasz główny cel. Okej, okej. To co tu teraz mamy zrobić? Powiem wam, że nie pamiętam, nie pamiętam. Chyba na górę mamy iść. Tak mi się zdaje. Tak mi się zdaje. Dokładnie i... ej no, dobra. Czyli jedziemy na sam dół. Teraz mamy małą przejażdżkę, czyli oglądajcie sobie, no i pieczary. To nie jest tawerna, to jednak jest pieczara. To tawerna to 1 na 2 będzie, a chyba będzie dłuższy akt, więc albo to będzie na 2 na 2 i zacznę pieczary, ale nie wiem. Widzicie, po co robią naziści, no to jest po prostu szczyt geniuszu, czyli takie podziemne fortyfikacje, takie wszystkie rzeczy, nie wiem, oni są po prostu mega. To o jasny gwint. To co robią naziści jest po prostu mega. Naprawdę, to jest mega. Więc to co? Bez dłuższego gadania lecimy na misję pieczary. Trudne to nie jest, ale trochę. Tak się kryć, co nie? Pyk, 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 kurde. Ej, no ja ci pozwoliłem? W ostatnim odcinku mówiłem, że wam nie pozwalam rzucać. Witam, Chińczyku! Witam, witam i zapraszam do tańca i do różańca, co nie? Dobra, zobaczę, co tu mamy na górze. Okej, tylko takie coś. Dobra. Zobaczymy, co tu jest. Tutaj nic nie ma. Z mojego punktu widzenia jakiś frajer tam biega i krzyczy frrrr. Takie gówniane teksty. O kurde. Ja szukam tych worków ze złotem. Tam są frajerzy. Jeden poszedł. Drugi teur. Okej, tu coś mamy. Nie mamy. Co tu jest? Ej. A, broń. Tak, wiem, że jesteście SS-mani, ale
A ja jestem BJ i co? Się BJ-em nie podnieta. Skąd? Tam jakiś frajer na parze. A gdzie jeszcze? Gdzie? What the fuck? Coś jest? Aha, worek. 7 na 19, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz bym się rozpłakał, byśmy sami nie mieli. Skąd oni nawalają? Nie wiem. A tu jest! Znowu się żygami zżygał się. Chciał żygać, ale ja mu znowu przeszkodziłem. Jestem bardzo zły. A skąd chyba strzelał? Ten teraz... Nara, ale nie mogę. Dobra, gdzie? Myślałem, że tam. Tutaj siedzą frajerzy. Zapraszam do tańca i do różańca. Dzień dobry. Po twarzy. Po twarzy. Marka. Widzieliście? Była normalnie kamera zasłonięta, żeby jak coś to plus 18, że dużo morderstwa. Nie no, żartuję. O fuck, jakaś bariera. Dead? Dead? Uwolnię agenta Złotego Brzasku, oczywiście, że mego ziomka uwolnię, aby dostaniecie zas... Jak może tak powiedzieć, pierdziel. Tu jeszcze jesteś. Po noga. Dobra, ja szukam tutaj oczywiście... oczywiście złota i materiałów wywiadowczych. I mamy. I oczywiście przeczytamy sobie ostatnie materiały. We are quickly coming to realize how difficult it is to artificially create Nakzon crystals. Okay. Siema ziomuś. Siema ziomuś. Oczywiście, że cię rozwiążę. Koleś z opaską. Myślę, że go zabiłem. It's you, Agent Blaskowitz. The Nazis are using a Nakzon crystal at the bottom of this cavern. It is of utmost importance that you retrieve it. While you do that, I'll go and search for an escape route. That door is shielded. You won't be able to get through until the generator is deactivated. Activated, okay. Dzięki, ziomek, ja ci pomogłem i ty nie pomagasz. Dobra, już lecę, nie musisz wymachiwać mi rękami, bo ci zaraz te ręce urwę. Oj, nie wiem, gdzie się zbliżamy, ale... Nie jest ciekawie, nie jest ciekawie. Oczywiście worki ze złotem mile widziane. Czekajcie, ja tam pójdę w bok, bo tam coś było, tam coś ewidentnie na pewno jest. Tak? Już wiedziałem. Że tu coś jest. Coś jest, tak? Oczywiście worek ze złotem 8 na 19. Uuu. Jesteśmy po prostu mega. Mega Sky. Teraz okej, oczywiście windą na niższe po prostu piętro. No co? Lecimy znowu. Swój znak zostawię, żebym się nie zgubił. O, jakiś frajer tam uciekł, którego oczywiście... Co? Ty krzyżysz mowa. Nie wiedziałem, że umiesz takie słowo. No i oczywiście... Jest tutaj cholery, ale już coraz mniej. Wystaw główkę albo nie wiem. Trzymaj po kurde po wszystkim. Tam jest ziomuś. Po tobie. Po tobie. Kurde. Nie dedłeś? A ja też się potrafię schować. Stary, co ty mi tu wymachujesz granatami? Powiedziałem... Powiedziałem w poprzednim odcinku, kto mi wymachnie granatem, ma w mordę. Czyli oczywiście ty dostałeś, nie ja. Hehe, bo ci trochę obrywałem. No kurde, nie mogę tak przerywać. O kurde, na tym chodzi. O jasny gwint, jakiś frajer do mnie strzela. Oczywiście moje fajne słówko, jasny gwint.
Tamtego kolesia musimy dorwać. Masz po nogach, dobra, moc woalu jest mile widziana. Narka. Narka ziomuś. Narka kupse kamarka, kurde. Dobra, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Jakiś frajer. To musimy rozwalać, widzicie, to jest zakusacz mocy woalu. I to zawsze musicie rozwalić, jak oczywiście chcecie odzyskać swoją moc woalu, tak? O, tu jakieś drzwiczki. Nie byłem tu nigdy wcześniej. Albo byłem? Nie wiem, ale sobie przejdziemy. Mamy złoto! Yes! Nigdy tu nie byłem, nigdy nie zebrałem tyle złota. O, teraz możemy sobie tędy wyjść, jest git. Co tu mamy? Jakaś elektrownia maszynowa. Ale powiem wam tyle. Są worki ze złotem, jest ich 10. Więc jest git. Więc lecimy z tym koksem. Dziękuję i do widzenia. Teraz chyba tutaj mamy iść. Dokładnie. A tu no i zapis kontrolny, bo będzie się działo, zobaczycie. Ta misja jest dla mnie najlepsza. Nie no, żartowanie. To tylko mały żarcik, mały żarcik. Czy do mnie ktoś naparza? Powiem wam, że zaraz będziemy stąd wychodzić chyba. O kurde. O fuck. Nie pamiętam, co się będzie działo, ale dzień dobry! Co? Gdzie? Tutaj jesteś. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. No i dwóch oczywiście. Gdzie mamy iść? Tam. Nie wiem, co się będzie działo. Bo już nie pamiętam naprawdę. Spieprzaj stąd, bo ci chuj na kopie. To jest zawsze do was mówię. No dobra, gdzie to trzeba iść, ludziska? Gdzie? O, siema frajerzy. Siema. W kolei każdy, ustawiać się do kolejki. Kurde, ja tu czekam na każdego. Jesteście wszyscy mile widziani, a ty dostaniesz w mordę z karabina, to się nie pozbiera. Czy będzie worek? Nie będzie, oczywiście. Zawsze kolejny frajer do nas nawala z jakiegoś gówna. Dobra, do kolejnego kolesia musimy oczywiście napiżdżać. I ma ze sobą worek, nie chcę z tego. Chcę po prostu podnieść worek, no kurde, gówniany pistolet, okej. I mamy 11 na 19 worków ze złotem, więc jest bardzo dobrze, a ja witam kolejnych ziomków i zapraszam was do oczywiście tańca. Jak to do każdego mówię. Przez okienko, nie? Musimy wchodzić przez jakieś cienkie drzwi, a drzwi są dla cieniasów. Dobra, dobra, gdzie to trzeba teraz iść? Nie wiem, co to było. A, broń, to git, to podnoszę. I co teraz? F. Aha, to jest główna część elektrowni, czy tej całej pieczary. Teraz coś musimy zrobić. Tego to ja nie wiem. Tak, musimy zejść na dół. I tam myślę, że czekają na nas. Co? Ty pomagasz nazistom. Więc żryj ten ołów i nie mów do mnie. Help me. Bo za help me będzie kurde nie wiem co. American is here, tak, jestem Amerykaninem, ale nie musicie mi tego przypominać, a wy jesteście nazistami, którzy są cieńcy, padają na strzała. Kurde, to ty frajerze rzuciłeś tego granata, przyznaj się. Słyszeliście to, co nie? Szkoda, że to słyszeliście. To właśnie odkryliście teraz odgłosy nazistów, nie wiem, co oni tam robili. Oczywiście idziemy sobie w bok, co tu będzie? Ej, jeszcze nie, jeszcze nie. Najpierw pójdę zobaczyć tutaj w bok, co tu jest. O, witam. Aha, to jest główna
główna część. I oczywiście w wytwórze. Pisze jak mała dziewczynka. Ale mniejsza o to. Jak tu nie gada moja mała dziewczynka. Tylko frajerskich nazista, którym trzeba skopać tą dupę. Cienką dupę. Gdzie muszę dotrzeć. Suppressing fire, tak, suppressing fire. A gdzie to trzeba iść? Dobra. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Coś trzeba zrobić. Aha. Czyli to jest jakieś przejście. Tam będziemy chyba musieli... Każdego po kolei. Wiem, że chcieliście się ustawić do kolejki. Ale ja już to za was zrobiłem. Ustawiliście się bardzo ładnie. Dziękuję. Gdzie my teraz musimy iść? Jasne. Wiem, że jestem Amerykaninem, nie przypominajcie mi tego. I dalej tam jest. Najpierw tych na górze. I mi największy przerąb jest. Fuck, trzeba wiadomo do czego powrócić. Fuck. Ej no, kupiłem sobie przeciwcelownik optyczny. Aha, chyba musimy jeszcze kupić ulepszenia. I dopiero kupić celownik optyczny. Gdzieś wybuchnie. Okej, tutaj. Dobra, już lecimy. Tutaj. No, frajerze, daj się zabić. Zaraz to za ciebie zrobię. Ale nie, ja się nie zabiję. Chyba tutaj musimy iść oczywiście. Panie? To nie. Nie wiem, gdzie muszę... Tutaj jest gdzieś. Cieniac. Po prostu cień. Gdzie muszę iść, kurde? Na drugą stronę. Dobrze, idę już na tą drugą stronę. Czekajcie, poprawiam mikrofon. I co tu mamy iść? Tu chyba to włączyć mamy. Dokładnie mamy odłączyć prąd. Iść teraz tu. I myślę, że tu zmieszymy się właśnie z kimś, słyszeliście to. I to są właśnie eksperymenty nazistów na jakichś kryształach czy na czymś. I tutaj jest chyba główny reaktor całego nie wiem czego. To mamy chyba użyć. Ej, nowe ulepszenie. Tarcza. Bardzo dobrze. Mamy nowe ulepszenie. Czyli co, na którym na trójce to będzie? Fuck. Fucking shit is go. Okay, fucking shit, fucking shit, fucking shit, fucking shit. Naziści są lepsi. Obraziłem się. Ja mam iść tu, co nie? Kurde, dzisiaj dwa dedy naraz, to kurde się nie zdarza. Musimy jakoś szybciej to zrobić. Od razu. Dzisiaj tarcza nam pomaga i to bardzo. Coś takiego jak właśnie naziści od magów dostają. Tarcza już chyba słabniej, dlatego tak jest. Jeszcze jeden frajer. Dobra, za drugim razem nam się udało. Co teraz? Gdzie my teraz mamy iść? Powyżej. Okej. To którędy? Na górę. Wracać. Się. Idziemy na skróty, tędy można chyba iść, nie wiem, którędy, ale to będzie mega długi odcinek.
Nie wiem, ile on się będzie dodawał, nie obchodzi mnie to. Ważne, żeby coś było, co nie? Co to jest? Co to jest, mamo? To normalnie jak coś z... Nie, ja się boję, jeszcze boję. To... Fuck, jeszcze jeden. Jak to gówno... Jakie to gówno jest mocne. Ja... Nie, ja z tą spieprzam. Tylko którędy jest wyjście? Tędy. Nie, ja z tą spieprzam. Spierdzielam stąd. Nie, ja z tą spieprzam jak najszybciej. Kurde. Nie. Fucking shit. Jak ja tam przejmę? Ja pierdzielę, wszystko się pali. Spadają te głupie potwory, jeden biegnie za mną. Żryj ten beton, kurde, gnoju jeden. Boże, jaka ta misja jest poryta, nie. Nie no, nie mówię, że jest głupia, ale... Nie jest fajna, mi się nie podoba wcale. Dobra, będziemy chodzić z tym. Mam iść tędy. Na górę. Gdzie ty spieszasz? Tylko dla mnie droga, nie? Nie dla jakichś posranych nazistów. O kurde, nie mam już... Nie mam już... amunicji. Fucking shit. Ej, no ja tu jestem! Naziści! Dobra, mamy trójkę. Mamy tą tarczę całą. Gdzie teraz? Teraz tu. Ja pierdzielę, jakie te mutanty. Tu jest coś. Czyli tak zwany... Co jest? Co jest? Mały gnojku. Czyli rozwalenie mostu. Teraz musimy jakoś spieprzać. Nie, ta misja jest poryta. W następnym odcinku będzie jakaś lepsza. Teraz musimy zjeżdżać w dół. Albo w górę. Nie no, w górę. No widzicie, wszystko się wali dookoła. O jasny gwint. Którędy? On tędy, o jasny gwint. Opie! Ja pierdzielę, jacy ci naziści są powaleni. Gdzie wszystko wali, a oni do mnie. American is here, co nie? What the hell is American all? Wiem, że jestem Amerykaninem, który zaraz wklepie. Wklepie buźkę, ale... Wiesz... Gdzie teraz? Fuck. O ja pierdzielę. Ja pierdzielę, what the fuck is going on? Co ci naziści wyrabiają? Wszystko się wali dookoła, a my sobie jedziemy. A tu biegną za nami mutanci. Fuck. Marka. To już koniec. Wygraliśmy! Misja zakończona! Pilny telegram, William, BJ Blaskowicz. Czyli co? 5 na 5 materiał wywiadowczych, 11 na 19 złota, 1000 nagroda, 140 czas, o, nawet. No to co? Wschodnie w Śródmieście, kolejna misja w następnym odcinku, czyli w niedzielę przed nami. Chyba. A to można sobie pominąć chyba, tak. Dokładnie. I teraz, no skąd wy wiecie, że ja jestem akurat Amerykaninem? No, każdy chyba wie. Oczywiście, musimy iść do Caroline Becker i do... Uno.
do tej Caroline i oczywiście do naszego jakby szefa Erika Angela i powiedzieć, co się stało, co się wydarzyło w tej misji. Oczywiście uratowaliśmy, tak jakby, nie to, nie tu, to nie tu. Mam iść do Leonid Aleksandrowa. Agent Blazkowicz, I only ask you to rescue our brethren, gadaj not tam. Destroy the entire Nazi base. But you did succeed. So I have additional need of your skills. A nurse working undercover for us at a nearby hospital says that some bizarre things are happening since the Nazis took over the facility. I'd like for you to investigate. I've marked your map with its location. Try not to destroy it. Czyli co, w następnym odcinku, czekajcie, dokładnie muszę zajrzeć, co będziemy robić. W następnym odcinku nowa misja, czyli szpital, to jest najbardzo długa misja, tak 3-4 odcinki przewiduję. Mamy tam się spotkać z jakimś tam agentem, ale jeszcze nie, jeszcze nie. Ja teraz udam się na małe zakupy, ponieważ tej kasy mamy za dużo, co nie? I musimy to wykorzystać oczywiście do celów dobrych, czyli oczywiście... Co to? Kurde, te frajerki się na zewnątrz wydostały. Oczywiście nie obijanie z bawełny, lecimy oczywiście do tych drzwi i wchodzimy do głównego naszego miejsca, gdzie robimy bo oczywiście zakupy. I ile mamy pieniędzy? What can I get you? Are you fucking killing me? 6000. Ulepszamy magazynek bębnowy, bierzemy duży kaliber, nie, ulepszony gwint bierzemy. I teraz lecimy w karze. Celownik optyczny bierzemy. Cięższy magazynek, tłumik, ulepszony gwint, bierzemy. No i teraz do MP40... No. Dobra, teraz oczywiście amunicja, lecimy wszystko. Kar też, bo... Nie, pełne MP40, nie jest pełne. No a to... Oczywiście wszystkim w działko też. No i co? W następnym odcinku nowa misja, czyli szpital, tak. Tak popatrzę na statystyki, ale jeszcze bardzo długo, jeszcze trochę. No i będzie... O, złoto, bardzo fajnie. I w następnym odcinku bardzo fajna misja według mnie. Będzie się działo w następnym odcinku. Naprawdę będzie się działo. A w tym to był już koniec, byłby już koniec. Wypełniliśmy misję zleconą przez Leonida Aleksandrowa. No i w następnym odcinku znowu będziemy sprawdzać, co knują naziści itp. A dzisiaj to by już było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, mówcie w komentarzach, jak się wam podobało, no i co? Trzymajcie się gorąco. No i cześć!